Hala Arena, 18 lutego, a my jesteśmy w walce zawodowej MMA, w której zmierzy się Jakub Mroczkowski w narożniku niebieskim z Czerwonego Smoka Poznań oraz Łukasz Dziudzia w narożniku czerwonym z Anko z MMA Poznań. Walka zawodowa, obaj panowie jeszcze nie mają zwycięstwa na swoim koncie, więc dzisiaj naprawdę walczą o wysoką stawkę. Trzy rundy po 5 minut, no i przekonamy się, który z panów przełamie im pas. No to już zaczyna się od uderzenia bardzo bolesnego i bardzo nieprzyjemnego. Niestety pierwszy znaczący cios wylądował tam, gdzie nie powinien. Sędzia Tomasz Bronder błyskowicznie zatrzymał pojedynek i teraz będzie miał Łukasz Dziudzia na dojście do siebie 5 minut. Oczywiście może skorzystać z pełnego czasu, ale nie musi, może wcześniej dać znać, że może się bić. No tutaj tak, będzie trzeba dość szybko do siebie, żeby móc kontynuować walkę. Nie było w tym oczywiście złej intencji. Trzeba to też jasno podkreślić. No, MMA jest takim sportem, gdzie te kopnięcia mogą lądować naprawdę wszędzie i po prostu czasem, kiedy chce się kopnąć wewnętrzny low kick, niestety trochę za wysoko pójdzie ta noga i trafi, ale już Łukasz Dziudzia daje znak, że może się bić dalej i wracamy na środek klatko ringu. Oj, mocno rozpoczął. Zdecydowanie nastawił się na te kopnięcia Jakub Mroczkowski. To już trzecie czy czwarte wyprowadzone, pierwsze, które trafiło tam, gdzie miało. I jeszcze raz. Na razie chcą stójkowo rozwiązywać ten pojedynek Mroczkowski i Dziudzia. Dziudzia, zawodnik poznańskiego Ankosa, więc na pewno bardzo dobre zaplecze zapaśnicze. Możemy się spodziewać, że będzie chciał sprowadzać swojego przeciwnika. Z kolei Jakub Mroczkowski, Czerwonego Smoka, no klubu, który słynie z umiejętności stójkowych. Stąd widzimy świetną cały czas pracę na nogach i właśnie te kopnięcia, które przed chwilą wyprowadzał Jakub Mroczkowski. A z kolei Dziudzie do klatko ringu wyprowadzali Mańkowski i Gamrot, czyli bohaterowie głównej walki wieczoru, mistrzowie KSW. Obaj teraz siedzą w jego narożniku, a już za kilka chwil sami wejdą do klatko ringu po to, żeby zmierzyć się w formule grapplingowej, aby zawalczyć między sobą. Pierwsza próba prawego overhandu, ale jeszcze nieskuteczna. Teraz potężne lewe kopnięcie ląduje na korpusie Łukasza Dziudzi i ta ręka błyskawicznie poszła niżej. Naprawdę, na pewno odczuł to uderzenie. Wiem, że w ostatnich dniach Łukasz Dziudzia skarżył się na lekkie bóle w barku. Nie wiem, czy na pewno tam jest wszystko zaleczone. Na pewno był przez pewien czas problem z tą ręką. Zobaczymy, czy będzie w stanie w pełni z niej korzystać zawodnik poznańskiego Ankosu. No a w takich sytuacjach ta ręka może być jeszcze dodatkowo obciążona. Pierwsza próba sprowadzania ze strony Łukasza Dziudzi, bardzo mocno wykonuje swojego przeciwnika. Zapięta tam klamra, ale bardzo wysoko. Nie wiem, czy będzie w stanie przewrócić przeciwnika Łukasz Dziudzia. No na razie radzi sobie Mroczkowski w tej trudnej dla siebie sytuacji. Dużo pracy teraz w klinczu, ale na pewno gdyby cały ring był klatką, pomogłoby to zawodnikowi z Poznania. Niestety dzisiaj mamy pojedynki bokserskie K1, dlatego też trzeba było znaleźć arenę, która będzie po trochu dla każdego odpowiednia. Stąd mamy ten klatko ring jako arenę walki. Widzimy bardzo mocno spuchnięte udo Łukasza Dziudzi. Te niskie kopnięcia zrobiły wrażenie na jego mięśniach. No dobrze pracował Mroczkowski, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, pierwszej rundy. Kopnięciami to już zaczyna skutkować. Teraz próba pracy kolanami, ale to są w zasadzie takie szturchnięcia. Tutaj nie ma wielkiej mocy, wielkiej siły. Teraz zdołał odwrócić swojego przeciwnika Jakub Mroczkowski i to on w natarciu. Krótkie kolana lądują tam na udach. To są bardzo nieprzyjemne uderzenia, bo rozbijają powoli mięśnie przeciwnika. To zdecydowanie przeszkadza potem, czy to w wyprowadzaniu sprowadzeń, czy też właśnie w pracy efektywnej na nogach. No tak, bo jak to się skumuluje, prawda, kilka takich kolan, no to wtedy już teraz faktycznie haczenie, sytuacja jest coraz trudniejsza. Haczenie, ale Dziudzi się nie udało. Co więcej, pozwoli przeciwnikowi, aby zejść za plecy. Co prawda nie ma tam wpiętych na razie rąk, ale bardzo nóg, ale bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ Jakub Mroczkowski chwycił głowę swojego przeciwnika, cały czas jest na dole, ale teraz idzie po jedną nogę Łukasz Dziudzia. Będzie szansa, nie, wpina się świetnie Jakub Mroczkowski, musi uważać. Łukasz Dziudzia, co prawda, ręce cały czas splecione na głowie przeciwnika, a nie na szyi, ale w bardzo trudnej sytuacji Łukasz Dziudzia rozciągnięty już na macie.
No jeszcze się próbuje bronić, jeszcze nie jest ta sytuacja tak trudna, ale cały czas świetnie to rozwiązuje Mroczkowski. Cały czas ręce Mroczkowskiego są na głowie, nie na szyi przeciwnika, dlatego też go nie dusi tam. Na pewno jest bardzo nieprzyjemnie Łukaszowi Dziudzi, ale może rozpiąć ręce, co teraz zrobił. Musi jak najszybciej zrzucić swojego przeciwnika, bo jest w bardzo niekorzystnej sytuacji zawodnik poznańskiego Ancosu. No i teraz szuka zakończenia Mroczkowski. Już kilka mocnych ciosów wylądowało na głowie Łukasza Dziudzi. Teraz stara się podnieść pozycję, ale cały czas bardzo dobrze pracuje Mroczkowski, aby nie spaść. Teraz mógłby wykorzystać Dziudzia to, że przechylił się nieco Mroczkowski, ale świetnie wraca z powrotem tam, gdzie powinien Jakub. Zawodnik z Czerwonego Smoka przejął zupełnie kontrolę w tym pojedynku pod koniec pierwszej rundy. Jeszcze ma kilka sekund na to, aby zaznaczyć swoją przewagę i teraz właśnie pod pachą kilka mocnych ciosów trafia prosto w głowę Łukasza Dziudzi. Ostatnie 10 sekund. No w zasadzie ta pierwsza runda toczy się wobec takiego idealnego rozwiązania dla Mroczkowskiego. Znowu zapięta ręka, tym razem jest tam na szyi, ale ratuje gong Łukasza Dziudzie. No, o ile na początku było trochę niemrawo, było dość wyrównanie, o tyle te ostatnie przynajmniej 60-70 sekund zdecydowanie na korzyść Jakuba Mroczkowskiego, który wygrywa pierwszą rundę starcia w walce z Łukaszem Dziudzią. Spory ładunek dramaturgii też, jak na pierwszą walkę MMA podczas sobotniej gali. No jeżeli emocje będą tylko wzrastały z każdą kolejną rundą, z każdą kolejną walką, to będzie znakomicie. Teraz trener Drażdyński, trener Kościelski instruują, gdzie tam bardzo mocno dopingują do tego, aby się zaczęło coś dać, bo rzeczywiście trochę przyspał ten moment Łukasz Dziudzia tutaj. Spodziewaliśmy się, że to on będzie sprowadzał, a nie dość, że po takim niefrasobliwym ataku, za niefrasobliwej podcince dał się sam wprowadzić, to jeszcze błyskawicznie stracił plecy i ostatnie kilkanaście sekund już była tylko obrona przed tym, aby nie dać się poddać. No jeszcze przypomnijmy bardzo dobre otwarcie Mroczkowskiego kopnięciami, tak? Bo od tego w zasadzie wszystko się zaczęło. Przypomnijmy narożnik niebieski Jakub Mroczkowski, Czerwony Smok Poznań, narożnik czerwony Łukasz Dziudzia z Ancosu MMA Poznań. Mroczkowski na razie ma na koncie tylko jedną walkę przegraną, co ciekawe, przegraną z Sebastianem Rajewskim, którego zobaczymy jeszcze dzisiaj, kolegą z klubu Ancos MMA Łukasza Dziudzi, więc może być to trochę taki teraz próba odkupienia właśnie tej pierwszej porażki ze strony Mroczkowskiego. Z kolei Dziudzia bił się już na ostatniej Ekstra Gali Sportu walki, tam po jego pojedynku sędziowie wypunktowali zwycięstwo jego przeciwnika, ale potem po konsultacji z innymi sędziami promotor zdecydował się na zmianę decyzji na remis i tak właśnie została ona zapisana. Teraz Dziudzia zaatakował po raz kolejny, stara się sklinczować mocno swojego przeciwnika, zapiąć klamrę z tyłu za nogami swojego przeciwnika i przewrócić go. Ale pamiętamy, że w pierwszej rundzie Mroczkowski z takich opresji wyszedł no, bez większego szwanku. Nawet nie tyle, co bez większego szwanku, co znakomicie na swoją korzyść odwrócił tę sytuację i to on był na koniec w pozycjach dominujących. Teraz bardzo mocno pracuje Dziudzia, udało mu się w końcu zapiąć za obie nogi klamrę i teraz jest idealna sytuacja, żeby przewrócić te liny, nieco tam pomagają, ale jeśli wyrwie swojego przeciwnika do przodu Łukasz Dziudzia, pociągnie za sobą, to poleci na ziemię. Ale świetnie to zrobił. I od razu do pozycji bocznej. Łukasz Dziudzia ma teraz przynajmniej 4 minuty na to, aby popracować nad przejścią pozycji i nad znaczącymi ciosami. Doskonała sytuacja. Teraz tam szuka ręką może jakiegoś podpięcia pod gilotynę, ale będzie mu trudno z tej pozycji. Myślę, że mógłby spróbować przejść pozycję Łukasz Dziudzia. Wiele wskazuje na to, że Dziudzia będzie teraz odrabiał straty z nawiązką. Bo tak jak mówisz, dużo jeszcze czasu zostało w tej drugiej rundzie. Pamiętam jak na jednej z pierwszych gali Ekstra Fight Night w Poznaniu zawodnik Mateusz Kalinarczyk, zawodnik z Ancosu Poznań, poznał się z takich potężnych, dał się poznać kibicom takimi potężnymi kolanami, które właśnie przesunął z tej pozycji, która była z pozycji bocznej, lądowały na żebrach przeciwnika. Tym razem Łukasz Dziudzia nie zdecydował się na powtórzenie tego, co robił kiedyś jego kolega i pozwolił, aby jego przeciwnik zdobył półgardę. Słyszymy podpowiedzi Mateusza Gamrota, zostań w tej pozycji i bij. To na razie bardzo skupia się na przechodzeniu do kolejnych pozycji. Dziudzia mniej uderza, teraz dopiero zaczął kilka ciosów, wylądowało na głowie Jakuba Mroczkowskiego. A Mateusz Gamrot na pewno wie, co mówi i wie, jak taką sytuację można wykorzystać. W
wraca do gardy Jakub Mroczkowski. Nieco lepsza sytuacja dla niego, może stąd spróbować kilkoma, zaatakować swojego przeciwnika kilkoma technikami. Pracuj łokciami, bardzo głośne w odpowiedzi, które na pewno słyszał Łukasz Dziudzia. Teraz musi uważać, bo właśnie skręca się do balachy jego przeciwnik. Niebezpieczna sytuacja się dostaje tam ręka, ale świetnie Dziudzia skorzystał z tego i sam przeszedł do ataku. Jest znowu w pozycji bocznej. Atakuje kilka ciosów na korpus, potem na głowę. Standardowy atak z tej pozycji. Próbował teraz przejść do dosiadu Łukasz Dziudzia, ale świetnie pracuje nogami Mroczkowski, nie pozwolił na to. Jeszcze około półtorej minuty do zakończenia drugiej rundy. Pierwsza z walk w formule MMA. Jakub Mroczkowski, Łukasz Dziudzia. Znowu stara się wciągnąć do gardy swojego przeciwnika Jakub Mroczkowski i wychodzi mu ta sztuka. Musi znowu Dziudzia uważać, żeby nie zaatakował ponownie jakąś techniką. Już tutaj podpiął jedną rękę Jakub Mroczkowski. Trzeba uważać, ale ładnie ucieka teraz Łukasz Dziudzia z tej próby. Więcej pracy ponagle Tomasz Bronder, zawodnika z góry, aby wykazał się jakąś aktywnością, bo jeśli nie, to zaraz ta waga zostanie podniesiona. Teraz próbował przejść nogi swojego przeciwnika Dziudzia, ale znowu świetnie Mroczkowski zapina, ale cały czas to on jest z dołu. Musi, o ile w brazylijskim jiu-jitsu nie byłby to za wielki problem, o tyle w MMA jest to cały czas sytuacja korzystna dla Łukasza Dziudzi, który może atakować ciosami, więc Jakub Mroczkowski, jeśli nie chce przegrać tej drugiej rundy, musi zacząć coś robić. Ale sędzia Tomasz Bronder ułatwi mu trochę to zadanie, ponieważ zdecydował się na podniesienie walki do stójki. Ale też każdą sytuację Mroczkowski próbował wykorzystać, żeby ulokować jakieś swoje ciosy. Nawet jeżeli one nie były mocne, nie były czyste, no to jednak próbował aktywnie tam działać w tak trudnych dla siebie okolicznościach. Jeszcze raz idzie po nogi, Łukasz Dziudzia będzie się starał ponownie sprowadzić, już przypieczętować zwycięstwo w tej drugiej rundzie na swoją korzyść, ale ładnie się broni Mroczkowski. Cały czas wykorzystuje czy to siatkę, czy to dobrą pracę, ucieczkę nogami, aby nie dać się sprowadzić. No zdecydowanie ta walka testuje defensywne umiejętności Mroczkowskiego. Ostatnie 10 sekund drugiej rundy, która bez wątpienia będzie zapisana na korzyść zawodnika Ancosu MMA Poznań. I właśnie z prowadzeniem przypieczętował to zwycięstwo w drugim starciu. No mamy świetną sytuację. 1-1 po tych dwóch rundach, bez żadnej wątpliwości. No to jest to, co najbardziej lubimy, bo ostatnia runda zadecyduje o końcowym rezultacie tej walki. Tak naprawdę te 5 minut, które nas czeka, to walka trochę od początku. To, co się wydarzy w tej rundzie, to będzie miało znaczenie. O tych dwóch poprzednich rundach możemy poniekąd zapomnieć. I to, o czym mówiliśmy na samym początku. Obaj szukają pierwszego zwycięstwa, więc nie zabraknie na pewno ambicji, determinacji, a to może zwiastować duże, duże emocje w starciu numer 3. Myślę, że w tej trzeciej rundzie Łukasz Dziudzia znowu zdecyduje się pójść po sprowadzenie. To naprawdę kosztuje bardzo dużo siły, aby wykonać takie obalenie na przeciwniku, bo widzimy, że to nie są wejścia w tempo, to nie są błyskawiczne akcje, tylko Łukasz Dziudzia przybiera swojego przeciwnika do muru, tam zamęcza i w końcu wyrywa nogi, aby sprowadzić, ale myślę, że nie musimy się martwić o jego przygotowanie fizyczne. Z kolei pewnie Jakub Mroczkowski będzie się starał utrzymywać ten starcie w stójce, bo dobrze to wyglądało, kiedy na początku pierwszej rundy atakował kopnięciami, też teraz pod koniec drugiej rundy ładnie atakował swojego przeciwnika. No właśnie, do tego zmierzałem, że pierwsza runda przecież pokazała, jak dobry w stójce jest Mroczkowski. Jeżeli w taki sposób chciałby Dziudzia rozwiązywać trzecią rundę, no to byłoby to nierozsądne i raczej nieracjonalne. Ale zaczyna od kopnięcia, tak, jakby wbrew logice, ale może w tym szaleństwie będzie zaraz metoda. No, myślę, że te kopnięcia są tylko takie ustawiające sobie, szukające dystansu, żeby zaraz wiedział, gdzie zanurkować. Właśnie tak jak teraz, już dociska do lino siatki swojego przeciwnika. Czyli właściwie kilkanaście sekund trwało to stójkowe mierzenie się. Chwycił za jedną nogę Dziudzia, tak jak wcześniej starał się sprowadzać za dwie, tak teraz może wyrwie swojego przeciwnika właśnie tylko za jedną, ale podchwytuje kostkę. Doskonała praca ze strony Łukasza Dziudzi. Tam usłyszał podpowiedzi swojego narożnika i błyskawicznie wykonał to, co mu zlecono, ale teraz dobrze Mroczkowski będzie starał się wstawać, ale musi uważać, bo jest w pozycji, która naraża go na otrzymywanie kolejnych ciosów. I teraz niebezpiecznie, ten klatkolink się podniósł do góry, ale szybko Tomasz Bronder zadziałał i już jest z powrotem tam, gdzie powinien być. Testują wytrzymałość klatkoringu.
Na szczęście nie będzie za wielu pojedynków w tych dużo cięższych kategoriach, więc jeśli oni przetestują na plus klatko ring, to powinniśmy być spokojni. Możemy być spokojni po tej walce. Do końca już wytrzyma. Podpowiedzi, żeby znowu atakować kostkę swojego przeciwnika, ale ładnie kolano. Wymyślił to bardzo sprytnie, jeżeli to kolano by doszło do szczęki Mroczkowskiego, no to nie miałby miłych chwil w tej chwili. Teraz ta walka może się wydawać, że tutaj panowie nie za wiele energii zostawiają, ale proszę mi wierzyć, nie ma nic bardziej męczącego niż taka walka zapaśnicza w klinczu i wywalczył to, co chciał Łukasz Dziudzia. Męczył i po kilku minutach udaje mu się sprowadzić Jakuba Mroczkowskiego na ziemię i ma przynajmniej 2 minuty na to, aby ustabilizować pozycję, aby pokazać sędziom, że to on decyduje, gdzie toczy się pojedynek i zwycięży na kartach sędziowskich, a może spróbuje wcześniej zaatakować i skończyć ten pojedynek ciosami bądź jakąś techniką kończącą. Przypominamy, że tutaj mogła być sytuacja następująca i trzecia runda mogła zadecydować o końcowym rezultacie tej walki. Wobec tego sytuacja jest korzystna teraz dla Łukasza Dziudzi. Nie pozwala Łukasz Dziudzia sędziemu dać żadnych powodów do podniesienia tego pojedynku i cały czas atakuje, co prawda krótkimi, ale jednak ciosami, które pokazują, że to on pracuje. Roczkowski zapina gardę. Myślę, że on powinien tutaj za wszelką cenę robić wszystko, żeby tylko uciec z tego parteru. Teraz stara się sweepem takim z motylej gardy zadziałać i czy mu się to uda, to by było naprawdę bardzo efektowne, jeśli by to wykonał, ale wydaje mi się, że dobrze rękami tam będzie się bronił Łukasz Dziudzia. Też ta lewa noga cały czas przeszkadza Jakubowi Mroczkowskiemu do tego wykonania tego sweepa, ale cały czas widzimy, jeszcze raz tam noga tam wędruje pod udo swojego przeciwnika i będzie cały czas nad tym pracował pewnie Jakub Mroczkowski. I też prawą ręką Dziudzia cały czas szarpie po korpusie, zresztą widać już u Mroczkowskiego zaczerwienienie w tym miejscu, nad którym pracował przez ostatnie kilkadziesiąt sekund Dziudzia. No ale te akcje też próbujące w ofensywie Mroczkowskiego mogą być niebezpieczne, jeżeli na moment tylko by się Dziudzia zagapił. Wyprostował pozycję Dziudzia i teraz musi uważać, żeby nie dać sobie zrobić krzywdy, ale doskonale przeszedł nogi swojego przeciwnika, wykorzystał moment, kiedy Jakub Mroczkowski no źle tam chwycił sobie rękę przeciwnika, nie skontrolował i teraz w pozycji północ-południe Łukasz Dziudzia. Może spróbować zaatakować duszeniem brawo albo gilotyną, tak jak teraz. Chwycił potężnie za głowę i rękę swojego przeciwnika, ale ten stał świetnie i mamy z powrotem walkę w stójce. Chociaż może trochę zobaczymy, jak panowie wymieniają ciosy. No powinien, wydaje się, ruszyć teraz Mroczkowski do zdecydowanego ataku, ale widać już to kopnięcie w takim zwolnionym tempie. Ale on nie ma nic do stracenia, on musi tutaj coś zrobić, bo wiemy, że te ostatnie przynajmniej 3 minuty pojedynku ostatniej rundy, która jest decydująca po stronie Łukasza Dziudzi, teraz przestrzelił ze sprowadzeniem, ale uchwycił jedną nogę i myślę, że nie ubroni się już Jakub Mroczkowski. Za chwilę będzie wysadka, tak jest, i ląduje na ziemi Jakub Mroczkowski. Myślę, że zabrakło gdzieś paliwa Mroczkowskiemu w momencie, kiedy ta walka została wznowiona w stójce. Słyszymy, jak głośno na trybunach, tutaj każdy kibic ma swoje rady dla Łukasza Dziudzi, ale myślę, że najlepiej się on będzie słuchał narożnika, ale już ostatnie chwile tego pojedynku i możemy być raczej pewni, że to dla Łukasza Dziudzi będzie zwycięski pojedynek, bo... Ale świetnie to zrobił Mroczkowski w takiej trudnej sytuacji i trudnym położeniu. Tylko musimy pamiętać, że te ciosy z dołu są dużo mniej punktowane niż ataki z góry i kontrola z góry, więc o ile punktuje sobie gdzieś tam jakimiś malutkimi punkcikami, no to te sprowadzenia Łukasza Dziudzi... Tak, no to jakby nie rzutuje na końcowy rezultat tak rundy, ale pokazuje zaangażowanie Mroczkowskiego do samego końca. No robił co mógł, tak? W każdym razie koniec tego pojedynku i posłuchajmy, co powiedzą sędziowie. Wydaje mi się, że decyzja powinna być jasna tutaj. Druga i trzecia runda na korzyść zawodnika Ankozyny ma Poznań. Pierwsza runda świetna w wykonaniu Mroczkowskiego. Tam naprawdę niewiele brakowało. Jeśli ktoś był bliski skończenia tego pojedynku przed czasem, to właśnie Mroczkowski pod koniec pierwszej rundy. Zwłaszcza tak, ta sama końcówka. Tak? Gdyby jeszcze 20 sekund więcej było, no nie wiadomo, jakby się to potoczyło. Sędzia Piotr Mielasz już przekazał wyniki tej walki i zaraz chwilę dowiemy się, kto zwycięża w pierwszym pojedynku MMA podczas gali Extra Fight Night w Poznaniu. No, oczywiście przekonany Łukasz Dziudzia o tym, że to on był górą, ale nie jest pogodzony z porażką z kolei Jakub Mroczkowski.
Łukasz Dziudziosz tylko czeka na wyczytanie jego nazwiska. Panie i panowie, sędziowie byli jednomyślni, jednogłośni na punkty. Zwycięża Łukasz Dziudziosz! Tanko z MMA Poznań! Łukasza Dziudzi wędruje pierwsze zwycięstwo w karierze. Zadowolony narożnik, zadowolony Borys Majkowski i Mateusz Gamrot, który przypomnimy jeszcze dzisiaj zmierzą się ze sobą na tej pięknej, w tym pięknym kwiatku ringu w poznańskiej arenie. A my tymczasem się żegnamy i zapraszamy już na kolejne pojedynki, które już za chwilę.